Jesteśmy tutaj dzisiaj dla was, ja i moi przyjaciele. Dlatego, że mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Tak naprawdę to, co mam wam do powiedzenia, to jest najważniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek usłyszycie, czy też może już usłyszeliście z innych ust w swoim życiu. Najważniejsza rzecz. Dlatego, że każdy człowiek kiedyś spotka się z Bogiem. Jeżeli nie spotkasz się z Nim tutaj, jako z tym, który zbawia przez łaskę, to spotkasz się z Nim jako z sędzią po tej drugiej stronie bytu. Ale my Ci dobrze życzymy i dlatego chcemy Ci powiedzieć, że możesz przez łaskę otrzymać zbawienie. Czy nie musisz się starać, nie musisz próbować podlizywać się Bogu, nie musisz robić listy dobrych uczynków, które w pocie czoła udało Ci się zrealizować. Dlatego, że Bóg już wszystko zrobił. Ty możesz po prostu to wziąć. To, co zostało już tak naprawdę zrobione dla Ciebie, możesz to przyjąć. Żaden człowiek nie jest w stanie zarobić sobie na zbawienie. Żaden człowiek nie jest w stanie zasłużyć sobie, żeby iść do nieba. Gdyby tak było, to Jezus nie poszedłby na krzyż. Ale On poszedł na krzyż. Poszedł dlatego, że Ty nie jesteś w stanie sobie pomóc. I nie jesteś sam w stanie siebie uratować. Tam na krzyżu przelała się święta krew po to, żebyś miał życie. I Bóg jest żywotnie zainteresowany Twoim szczęściem, ale w takim sensie, że On Cię po prostu chce uratować. Rzeczy, które się wydają przyjemne, często tak naprawdę są przyjemne tylko pozornie, bo widzisz, gdy się naćpa dany człowiek, to przez jakiś czas jest mu fajnie, tylko że później konsekwencje są straszliwe. Tak samo jest z alkoholem, każdą inną używką czy rozrywką, która uzależnia. A Bóg oferuje Ci prawdziwe szczęście, którym jest wolność w Nim. Wolność do tego, by nie musieć robić rzeczy, od których jesteś zależny. Bo to jest prawdziwa wolność. Ty nie musisz robić nic, a możesz wszystko. Na tym polega wolność. Wolność nie polega na tym, że jesteś przymuszony do czegoś i brniesz w to. Wolność polega na tym, że możesz coś robić albo tego nie robić. Więc nie musisz ćpać, nie musisz chlać, nie musisz sypiać z przypadkowymi osobami, żeby znaleźć ukojenie. Dlatego, że w Bogu jest prawdziwy pokój. W Bogu jest prawdziwy pokój, w Bogu jest spełnienie. I przede wszystkim Bóg jest Bogiem mocy. To nie jest jakiś starzec nudny na jakiejś świątyni albo gdzieś daleko, daleko, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. To nie jest żadne abstrakcyjne pojęcie. Bóg to osoba, która oferuje tym, którzy Mu zaufają, moc. Moc do tego, by żyć dobrym życiem. Moc do tego, by zwyciężać, by nie dać się w żaden sposób poobijać okolicznością. Ja nie mówię, że gdy żyjesz z Bogiem, to wszystko jest idealne, ale problemy i trudności mają zupełnie inny wymiar. Dlatego, że Bóg daje pokój, który przewyższa wszelki rozum. Który przewyższa wszelki rozum. Pokój niezależny od okoliczności, bo na tym również polega wolność. Że nie musisz być miotany okolicznościami, że niezależnie od okoliczności możesz mieć pokój, możesz być stały, możesz spać spokojnie. Na tym polega wolność. I to wszystko jest w Bogu. Jeżeli nie znasz Jezusa, twój los, czy też twoja pozycja jest bardzo krucha, bo nie wiesz, jak długo będziesz żyć. Może ciebie jutro już nie będzie. Może będziesz żyć bardzo długo, a może jutro ciebie już nie będzie.
ale gdy znasz Jezusa, to jesteś bezpieczny. I to jest bardzo proste, bo to się dzieje przez wiarę. Po prostu potrzebujesz uwierzyć, że to wcielony Bóg, że On umarł za twoje grzechy, za ciebie i że zmartwychwstał i że pokonał śmierć. I jeżeli wyznasz Go jako swojego Pana i swojego Zbawiciela w taki prosty sposób, będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. Nie potrzebujesz nic innego. Nie potrzebujesz nic więcej. Po prostu uwierzyć w to, że On jest Panem Panów. Że On jest Zbawicielem. Uwierzyć w to, uwierzyć Mu. I to jest wszystko. Jeżeli zrobisz to z serca, jeżeli zrobisz to szczerze, to On przyjdzie, bo jest wierny i dobry. I będziesz mieć życie. I nie będziesz, nie będą miotać tobą żadne wiatry okoliczności. Nie będą cię przerażały wiadomości w telewizji. Nie będą cię przerażały żadne pandemie, srandemie. Będziesz czuć się bezpieczny. Dlatego, że twoją ochroną będzie wszechmogący Bóg, absolut, którego będziesz nazywać tatą. To wszystko zaczyna się od tego, że przyjmujesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Od tego się zaczyna. Od tego się zaczyna tak naprawdę przygoda. Bo poza tym, że Bóg oferuje ci życie wieczne, oferuje ci zbawienie, dlatego że niebo jest realne i piekło jest realne. Jeśli nie wybierzesz Jezusa, to trafisz do piekła. On ci oferuje życie wieczne, ale On ci też oferuje przygodę, bo życie z Nim jest przygodą. Jest przygodą. To jest życie z Bogiem pełnym mocy. To, co mówię do was, jest warte, by to sprawdzić. Nie musisz mi wierzyć na słowo. Jak wrócisz do domu, jak będziesz miał chwilę, by się skoncentrować, to zapytaj Boga. Zapytaj, czy to, co słyszałeś pod złotymi tarasami, to jest prawda. Nie musisz wierzyć mi na słowo, po prostu to sprawdź. Przyjdź do Niego i zapytaj Go, czy to naprawdę tak jest. Poproś, by ci się objawił.